Witajcie moi mili, są my dzisiaj w Kończycach. Niestety, jeżeli są ani Jacek, ani Dorotka dzisiaj nie mogli być z wami, więc postanowiłem, że wyjdę z wami w teren. Dzisiaj mamy Noc Muzeów w Kończycach, będzie można zwiedzić Izbę Regionalną Wsi Cieszyńskich, tutaj na zamku w Kończycach Małych, który kieruje też nazywany Małym Wawelem. Ja wam go pokażę, tak krótko, ja was tu zapraszam, jak będzie piękna pogoda, a jak nie będzie piękno, też można przyjechać, są teraz otwarte restauracje, można się tu napić dobrego soku, można coś dobrego zjeść. I przede wszystkim można też tu spotkać utopca. Ja wam zaraz o nim opowiem. Także podziwiajcie się, jak tu jest pięknie. Są my nad pięknym kończyckim stowym. Może spotkamy tego utopca. Za chwilę postaram się go wywabić i wam go pokazać, bo wierzcie mi, on tu je. On tu je. Także tak jak żech mówił, można se tu fajnie siednąć, fajnie spocznąć. Ja się staram to pomalutku pokazywać. Naprawdę tu bardzo, bardzo pięknie. Tam na wyrchu, tam, nie wiem czy widzicie, o tam mieści się Izba Regionalna Wsi Cieszyńskich, a dzisiaj się odbywa Noc Muzeów. Ona się za 10 minut chyba zacznie. Znaczy nie chyba, a na pewno. Tam są już dwie, że widzę otwarte, tam już jest koleżanka Ania. A ja tymczasem idę szukać tego utopca. Także idę chledą, naprawdę chledą go tu. Ja wiem, że on tu jest. O, tu jest za mną jest zamek, także se go podziwiajcie się na niego. Moi drodzy, ja go już widzę, on tam je kansi za mną. Tam widzicie szumną biblioteczkę, co tu sołtyska o niej pomyślała. Także my już tam idziemy poszukać tego utopca. Zapraszam. Także podziwiajcie się, idziemy. Szukamy. I podziwiajcie się, on tu je. Także jakże wam godą. 10 kwietnia 2016 roku za sprawą kończaneczek powrócił do zamkowego stawu utopiec żwirek. Także go tu mocie, jakże obiecywał, tak on tu je. Także ja wam za chwilę jeszcze pokażę Izbę Regionalną Wsi Cieszyńskich, tak przeciwko kierej stoję, a ze zadku mamy utopca, kiery kurzi fajkę. Utopce. Co to były utopce, to wam zaraz poczytam. Jakże wam godą moi roztomili, my są już w Izbie Regionalnej Wsi Cieszyńskiej, jest tu naprawdę bardzo pięknie, je co oglądać. Ja wam wszystkiego nie będę pokazywał, dam wam link do naszego zeszłorocznego filmu, na którym Ania opowiada, jak to pięknie w tej izbie je i co tu można zobaczyć, bo jak wiecie, zeszłoroczna Noc Muzeów była wirtualnie. Kamera no, trochę głupnie, bo tu jest trochę światła dziennego, trochę sztucznego, także obserwujecie to teraz, trochę techniki, także tu jest paradno izba. A ja tymczasem zapraszam was do przeczytania fragmentu o utopcu, którego Wojciech wam pokazał przed chwilą. Także, jak Wojciech wam obiecał, tak siedzę przy stole, w paradnej izbie, w kuchyni, mam tu talerz aluminiowy i poczytam wam coś o tym utopcu. Także godą je to z książki opowiada Anna Chybidziurowa, Daniela Karola Kadłubca, profesora naszego tutaj, za Olzioka, Cieszynioka, kiedy naprawdę z tą babeczką opowiadał bardzo długo, wiele razy do niej jechał, już wiele razy my o niej wspominali. Kiedy jeszcze takiej książki nimo, niech się o nią postaro, a ja was zapraszam do lektury. Je to tam po cieszyńsku. Także czytam o utopcu. Utopiec był w tym samym miejscu. Zaś taki wszelajki z wody wychodził, zielonych łapieczek, a czerwione, modre, zielone sznureczki nasmykał. To dziecka wabił ku siebie. Ale tuż łóż zbiedzieli i napoczynali. Jak wyjdziecie ten chłopiec, nie chodźcie ku niemu, bo to jest utopiec i wyrwie was do wody. Tak po ten jeden chłopszeł ku temu utopcu i kopnął go. I ten utopiec wpadł do wody. A on, poczkaj, dydzio się na ciebie pomszczę, z tej wody zawołał. Ale on już po tym nigdy nie szedł kole tego potoka, nigdy, a nigdy. Ale roz w nocy okropnie się mu chciało pić i szedł nabrać tej wody. I utopiec szup z nim pod wodą i został z nim. Także pamiętajcie, z utopcem nie ma tak lekko, trzeba uważać, żeby was nie porwał do wody. Nasz tu, gwarantuję, je oswojony, on żadnego jeszcze nie utopił, przynajmniej nam o tym nie wiadomo. Ja pozdrawiam serdecznie Jacka Pożyckiego, pozdrawiam Dorotkę. Dorotko, trzymaj się tam, ja trzymam kciuki, żeby wszystko było dobrze. A was zapraszam za tydzień, będziemy już może we dwóch, a może we trzech. Mieliśmy robić wajecznicę, ale tym razem się nie udało, ale jak to u nas godają, co się odwelecze, to nie uciecze. Także ja was serdecznie pozdrawiam i zapraszam tu do Izby Regionalnej Wsi Cieszyńskiej w Kończycach Małych, które działo przy Gminnym Ośrodku Kultury. Zapraszam was do pięknego zamku w Kończycach. Naprawdę Cieszyński Wawel
Mo jest przepiękny i warto go tu odwiedzić. Tym bardziej, że teraz już wszystko się luzuje, luzują się obostrzenia, można już se siednąć na kawie czy na czymś innym, co wam smakuje i po naszymu se porozprawiać, pogodać, porządzić, jak to się prawidłowo godo. Także miejcie się, trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć.